Dobry wieczór, dzieci. Dzisiaj chciałabym wam poczytać na dobranoc. Mam tutaj książkę, która pojawiła się już w bajeczkach z walizeczki. Maja poznaje świat Magdaleny Zarembskiej. A ponieważ pojawiła się już w moich filmikach, postanowiłam przeczytać wam jedną z historii. Usiądźcie sobie wygodnie i zaczynamy. Magdalena Zarembska, Maja poznaje świat. Nie lubię nowych potraw. Wiesz, mamo, powiedziała Maja, rozgrzebując marchewkę na talerzu. Nie lubię nowych potraw. Czy możesz gotować zawsze to, co lubię? Mama Zuzia skończyła już jeść obiad i teraz siedziała przy stole, czekając na córkę. Niestety, kiedy Maji nie smakowało, jadła bardzo, bardzo długo. Może będę gotować różne potrawy, a ty spróbujesz się do nich przekonać, odpowiedziała mama. Jeśli nie będę gotować nowych dań, nigdy nie poznasz nowych smaków. Nie lubię próbować nowych potraw. Wolę te, które znam. Mogłabym gotować ciągle to samo, ale to byłoby nudne, nie uważasz? Pomyśl, mamo, jeśli codziennie ugotujesz to, co lubię, zapaliła się Maja, nie będziesz narzekać, że nie chcę jeść. Wszystko będzie mi smakować. Mama podeszła do półki i wyciągnęła atlas świata z kolorowymi fotografiami. Zobacz, Maju, powiedziała. To książka, w której są zdjęcia i mapy całego świata. Zawsze, kiedy ją oglądam, mam ochotę wsiąść do samolotu i zobaczyć na własne oczy te piękne miejsca. Chciałabym podróżować, poczuć nowe zapachy, zobaczyć inne kolory, poznać inny świat. A kiedy oglądam książkę kucharską, mama wyciągnęła ją z półki, to mam ochotę poznawać nowe smaki. Szukam nowych przepisów, próbuję nowych potraw. Nie ciekawi cię to? Nie bardzo. Nie jestem taka ciekawska jak ty, mamo. To jest ciekawość, roześmiała się mama. Otwartość na nowe przygody. Maju, dopóki nie spróbujesz nowej potrawy, dopóty nie przekonasz się, czy ci smakuje. Nie poznasz nowego smaku. Trzeba się otworzyć, zaufać, spróbować. Przynajmniej raz spróbować. Nie zniechęcać się od razu. Są pewne smaki, do których trzeba się przekonać. Ale zawsze najpierw trzeba spróbować. Gotowanie jest jak podróż, jak wyprawa w nieznane. Nigdy nie wiesz, dokąd cię zaprowadzi. Mamo, westchnęła Maja, ja chyba nie jestem przekonana do podróży w nieznane. A może chcesz pooglądać książkę kucharską? Jest w niej mnóstwo zdjęć różnych smacznych potraw. Kiedy byłam w twoim wieku i zachorowałam, musiałam leżeć w łóżku. Moim ulubionym zajęciem było wtedy oglądanie książki kucharskiej. Nawet mi się nie chce oglądać tej książki, odpowiedziała Maja. I tak nie zmienię zdania. Wolę zjeść to, co lubię. To jaki jest twój ulubiony obiad? Rosół, kurczak z ziemniakami i kompot truskawkowy. Uwielbiam taki obiadek. Możesz gotować go codziennie. Zjem wszystko, zobaczysz. Nigdy mi się nie znudzi. Dobrze, zgadzam się. Ale jestem przekonana, że za kilka dni sama poprosisz, żebym ugotowała coś innego. Jednak po kilku dniach Maja nadal z wielkim apetytem zjadała talerz rosołu, a na drugie danie kurczaka z ziemniakami. Popijała obiad kompotem z truskawek i biegła się bawić. Mama poczuła, że wpadła w pułapkę.
Nic nie wskazywało na to, że Maja zmieni zdanie i zaproponuje inny obiad. Następnego dnia przy śniadaniu mama ogłosiła strajk. Co to jest strajk? Maja była bardzo zdziwiona. Strajk to jest brak zgody na coś. Nie zgadzam się na dalsze gotowanie rosołu. Mam dość kurczaka i ziemniaków. Nawet kompotu z truskawek też mam dość. Mama wyglądała na zdenerwowaną. Ogłosiłam strajk i w ogóle nie będę już gotować. Może ci przejdzie do obiadu? Maja pogłaskała mamę po ręce. Jesteś zmęczona? Nie jestem zmęczona. Nudzę się. Ty się nudzisz? Nie wiedziałam, że dorośli też się nudzą. Ha, oczywiście, że tak. Nie będę gotować w kółko tego samego. Już nigdy? Maja bardzo się zmartwiła. Przecież będziemy głodni. Trudno. Nie będziemy jeść obiadów. Nie mam ochoty gotować, jeśli znów muszę robić to samo. Mamo, chodźmy na spacer, zaproponowała Maja. Może ci przejdzie. Kiedy nadeszła pora obiadu, wróciły do domu. Maja poszła umyć ręce, a mama weszła do kuchni. Ale kiedy Maja przyszła zjeść rosołek, mama siedziała przy stole i czytała książkę. Maja przytuliła się do niej. Mamo, jestem głodna. Mogłabyś już zakończyć ten strajk? Maju, mogę zakończyć strajk, ale musimy rozpocząć negocjacje. Co to są negocjacje? To coś do jedzenia? Nie. To będzie rozmowa między nami. Musimy znaleźć rozwiązanie problemu z obiadami i ustalić coś, na co i ty, i ja się zgodzimy. Czyli? Maja była coraz bardziej głodna. Usiądź naprzeciwko mnie, będziemy negocjować, odpowiedziała mama. Proponuję takie rozwiązanie. Nie będę codziennie gotować rosołku, bo to jest nudne. Ale obiecuję, że raz w tygodniu będzie rosół. Nie będę też codziennie piec kurczaka i obierać ziemniaków. Te potrawy mogę ugotować raz w tygodniu. W pozostałe dni obiecuję, że ugotuję różne smaczne i nowe dania. A ty, Maju, będziesz je próbować, żeby się do nich przekonać. A jeśli się na to nie zgodzę? Zapytała głodna Maja. Jeśli się nie zgodzisz, to nie przerwę mojego strajku i nadal nie będę gotować. Maja podparła głowę rękami. To może, zaproponowała Maja, na początek rosołek będzie dwa razy w tygodniu, ale za to będę ci więcej pomagać w gotowaniu. Świetnie, roześmiała się mama Zuzia. To są prawdziwe negocjacje. Zgadzam się. I wiesz co, Maju? Zostało mi trochę rosołku z wczoraj. Może masz ochotę? A gotowanie? Maja spojrzała na mamę. Gotowanie zaczniemy od jutra. Dzisiaj jestem wściekle głodna. Idziemy jeść. I to koniec tej historii, którą możecie znaleźć w tej książeczce. Mam nadzieję, że podobało Wam się. A teraz mam dla Was niespodziankę. Pewnie niektórzy z Was już leżą w łóżeczkach, więc pora na kołysankę. Kiedy ciemno jest za oknem, księżyc patrzy jednym okiem. Wszystkie dzieci w swoich łóżkach,
poduszkach. Wszystkie dzieci w kółko to samo. Chodź, poczytaj mi, mamo. Wszystkie dzieci w kółko to samo. Mocno przytul się do mamy, zamiast śpiewać poczytamy. W książkach czeka przygód wiele, kiedy czytasz jest weselej. Wszystkie dzieci w kółko to samo. Chodź, poczytaj mi, mamo. Wszystkie dzieci w kółko to samo. Teraz wasza kolej. Mamusie mogą wam poczytać, albo tatusiowie, a może babcia. A ja mogę wam obiecać, że już niedługo będziecie mogli usłyszeć tę piosenkę. A ja zdradzę wam, gdzie i kiedy. Do zobaczenia. Pa, pa.